zarządu cmentarzy komunalnych w Krakowie z obowiązku wpłaty nadwyżek środków obrotowych do budżetu miasta Krakowa, projekt urzędu miasta Krakowa, druk nr 1142. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Dorota Iwanicka. Zapraszam do mównicy, bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałam przedstawić projekt uchwały w sprawie zwolnienia zarządu cmentarzy komunalnych z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta Krakowa. Proszę Państwa, ustawa o finansach publicznych daje możliwość Radzie Miasta Krakowa podjęcia przedmiotowej uchwały. Pieniądze z nadwyżek chcemy przeznaczyć na prace remontowe i inwestycyjne na terenach administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Czy w tej sprawie są stanowiska komisji? Są, proszę Państwa, dwie pozytywne opinie, jednomyślne Komisji Infrastruktury i Komisji Budżetowej. Czy stanowiska innej komisji są? Nie widzę. Czy stanowiska klubu? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tej kwestii zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin autoprawek na dzień 19 lutego. Godzina 15, ostateczny termin, który ja mam na dzień 21 lutego, godzina 15.